Zwycięzcy dam manny ukrytej i dam mu biały kamyk, a na kamyku wypisane imię nowe, którego nikt nie zna oprócz tego, kto je otrzymuje. Dobry wieczór, Szczęść Boże, dzień dobry. Kochani, witajcie bardzo serdecznie w kolejny dzień ostatniego tygodnia naszych rekolekcji. Jak wiecie, pewnie zajmujemy się listami do kościołów w Azji. Dzisiaj list numer 3 do kościoła w Pergamonie. Moi drodzy, co to mamy za list, z czym on jest związany, jakie wezwanie dzisiaj do kościoła usłyszymy od pana Jezusa? Żeby dobrze zrozumieć ten list, to co się w nim dzieje, i wezwanie pana Jezusa, najpierw musimy, kochani, zobaczyć, jakby gminę, w sensie ten kościół w Pergamonie, bo tam jest bardzo specyficzna sytuacja, w której ten kościół został postawiony. Otóż. W tamtym czasie, kiedy święty Jan żył i kiedy ten list był pisany, Pergamon był miejscowością bardzo wielu kultów, ale szczególnie był znany z takiego, no, można nawet powiedzieć, po naszemu sanktuarium, w sensie ze świątyni, takiego bożka, który nazywa się Eskulap. Myślę, że niektórzy go kojarzycie, bo to jest ten taki pan od lekarzy, od medycyny. To się wzięło stąd, z całej tam mitologii, oczywiście grecko-rzymskiej, że to był taki jeden z Herosów, który od węża uzyskał moc, podstępem po podstępem, ale od węża uzyskał moc uzdrawiania, a wręcz wskrzeszania. I nawet doszło do tego, że w pewnym momencie wkurzył się tam Hades, że już nikt nie idzie umierać, bo ten wszystkich wskrzeszał, no i go po prostu zabili. I on się stał potem patronem oczywiście lekarzy i tak dalej. I broń Boże, nie mówię, że lekarze czy medycyna to są jakieś szatańskie rzeczy, mam nadzieję, że to dobrze rozumiecie, ale w tamtym czasie, kiedy była mowa o tym konkretnym bożku, no to to dla Kościoła, też szczególnie przez jego związek z wężem, z tego, że on dostał od węża tą yy, taką, no, dar nieśmiertelności, rozdawania nieś nieśmiertelności, no był bardzo jednoznacznie, że tak powiem, negatywnie yy, traktowany. I widocznie ten Kościół w Pergamonie, Dlatego, że w tym liście jest też odniesienie do konkretnego człowieka, który nam poniósł śmierć, i tak dalej. Bardzo radykalnie sprzeciwiał się temu kultowi. I jak mówi pan Jezus w tym, w tym liście do tego kościoła, jakby ten kościół bardzo wiele już wycierpiał w tych prześladowaniach. I to się panu Jezusowi bardzo podoba. Jezus to bardzo chwali, mówi, że naprawdę widzę tą waszą taką nieustępliwą walkę z tą herezją, widzę, że próbujecie, no jesteście gotowi oddać życie. Ale, tak jak mówi ten list. Przez to, że walczycie o takie ważne sprawy, to trochę wam się wymykają sprawy, że tak powiem, mniejszej wagi. Czyli pozwalacie sobie na różne inne słabostki i inne grzechy, dlatego że macie takie przekonanie, no skoro tu walczymy o takie wielkie sprawy, no to przecież to chyba wystarczy, to już nie musimy się wszystkim zajmować. Koń, co to jest za jakby postawa? Jest taki moment w kościele, może być taki moment w kościele, może być taki moment w każdym poszczególnym człowieku, że jak robię jakieś wielkie rzeczy, walczę o coś wielkiego, to te drobniejsze sobie mówię, no przecież to są takie błachostki, mało tego. To jest takie coś, że jak widzę, że jakby mogę stracić na przykład jakichś ludzi, mogę nie wiem, niektórzy przez radykalność naszych poglądów odejdą, to mówimy. W najważniejszych sprawach, że tak powiem, zachowajmy wierność, a takie drobniejsze to sobie trochę odpuśćmy, no bo przecież no, te ważniejsze trzymamy. I co mówi pan Jezus? To jest mówi, strasznie niefajna postawa. Mówi, jeżeli ktoś mi pozostanie wierny we wszystkim, to dam mu, mówi kiedyś, biały kamyk, który znam tylko ja, to jest jego specjalne imię. Co to znaczy? Kochani, to jest taka obietnica, że pan Jezus mówi tak. Wiem, że ten Kościół się boi, że jak pozostanie mi całkowicie wierny, to coś straci. To na przykład, właśnie ktoś odejdzie, bo to się zniechęci. A Jezus mówi tak: zdecyduj się na takie ryzyko, a zobaczysz, że dam ci coś, czego się nawet nie spodziewasz, że możesz mieć. Że zobaczysz, że nie tyle, że nie stracisz, ale zyskasz zupełnie nową tożsamość, że będę ci w tym bardzo szczególnie błogosławił. Kochani, to jest list, który myślę jest nam dzisiaj bardzo potrzebny, bardzo wielu ludziom w kościele, bo ja znam mnóstwo ludzi, którzy mają takie coś. No dobra, w najważniejszych sprawach to się z Kościołem i z Panem Bogiem zgadzam, ale no jest kilka takich rzeczy, co tak se wolę po swojemu, bo jak to nie zrobię po swojemu, to stracę za dużo. Panie Jezu, to się trochę nie znasz na rzeczywistości, trochę się nie znasz na normalnym funkcjonowaniu w świecie, więc generalnie to ja w Ciebie wierzę, ale takie niektóre sprawy poukładam po swojemu, no bo przecież, kurde, jak to żyć inaczej? To Przecież za dużo to byłoby strat. Co mówi Jezus? Nie rób tak, bo zobaczysz, że przegrasz. Jak będziesz mi cały wierny, to dam ci kamyk z nowym imieniem, czyli zobaczysz, że wybuduje w tobie znacznie więcej, niż Ty w ogóle oczekujesz, że możesz stracić. To jest oczywiście bardzo tajemnicza rzecz. Zauważcie, Jezus mówi, tylko On zna to imię, które jest na tym kamyku. Czyli to jest coś, co Jezus ma dla każdego Kościoła, w sensie wspólnoty dla każdego człowieka, przygotowane tylko dla Niego. To nie są oficjalne rzeczy, ogólne rzeczy. Tylko takie przeznaczone dla konkretnego człowieka, konkretnej wspólnoty. Kiedy może je ta wspólnota zdobyć, ten człowiek zdobyć, jak jest w pełni, nie tylko częściowo, ale w pełni wierny temu, co Pan Jezus daje. Czyli po prostu Pan Jezus mówi, dlatego się pokazuje jako miecz, jako ktoś, kto jest po prostu prawdą. Mówi, tu jest prawda, tu jest prawda, tu jest prawda i nie zmieniaj tego. Zostań we wszystkim, co Ci powiedziałem, że jest moim depozytem. Kowani, to jest super zapowiedź. Biały Kamy, czyli Twoja zupełnie nowa tożsamość, biorąca się z tego, że jesteś naprawdę wierny Panu Jezusowi. Bardzo by nam się taki kościół przydał. I no tak, co so do ogółu to się zgadzam z tym, co powiedziałeś, ale tak. Ale, ale pewne szczegóły to sobie tak. Dobra, słuchajcie, bo przynieśli nam herbatę więc musimy Ola nam przyniosła. Bardzo dziękujemy Oli za herbatę i ją pozdrawiamy. Już uciekła, że nie może być w kamerze, niestety. To jest taka jak Basia, taka bardzo podobna, bo to jest jej siostra. Więc wyobraźcie sobie, jaka była Basia, to, to podobna jest Ola. Takie dwie super dziewczyny. Jedna żona Marcina, a druga jego siostra. Chyba jeszcze do wzięcia, więc jakby ktoś tam coś tego, to można pisać. Yy, chciałem powiedzieć tylko tyle, bo będziemy teraz pić herbatę, a Marcin mnie zaraz zabije, prawdopodobnie się kierał. Yy, więc jedna żona, żona Marcina, druga jego siostra. No nie, no siostra w sensie, siostra Basi. Pozdrawiamy serdecznie. Jutro widzimy się w czwartym liście do kościołów. Z Bogiem, pa! Zróbciłeś?